Hejka, tu Lenka, wasza ulubiona tiktokerka. Dzisiaj latamy bokiem. Lecimy na jakąś miejscówkę do lasu. Przywalę trochę boka tym oto właśnie samochodem, jakim jest BMW E46 2,5 M52. Dobrze powiedziałem? Tak. Kurczę, widzisz, ty nawet coś tam trochę się znam, jak powtórzyć potrafię, nie? Dobre i to. Tutaj na zakrętach się uczyłem swoją BMW latać kiedyś bokiem. Pomarańczową? Tak. Nie wiem, jak to teraz mi pójdzie ogólnie. Kółeczko umiem kręcić gruzem na asfalcie, ale na żywirze to nie latałem już bardzo długo. Szpera jest, co nie? Jest, no. Ty co tam, 2.0 miałeś? 2.0, no. Ale mocny był gruz, powiem ci, mocny. Wydmuszka też oczywiście, tylko fotele z przodu miałem. Miałem poliuretany wtedy na wahaczach. Oczywiście gwincik, z przodu felgi miałem od E39, żeby trochę rozszerzyć to, bo ocierało mi gdzieś tam jak full skręta robiłem, a tam inne te było w felgach, że dało się, nie? Poza tego jeszcze Johnny mi pożyczył dystanse na przód, to trochę polatałem na nich, a później sprzedałem, no i w sumie to teraz do tej pory nawet żałuję, bo to było bardzo fajne auto. Dla chłopa podobno gdzieś tam panewa strzeliła po jakimś czasie, jak sobie polatał. I później jakiś inny chłop się do mnie, znajomi wysłali mi, że zdjęcie, że idzie na sprzedaż dopiero gdzieś po 3 latach, nie? Czy 4 nawet. I łepek mówi, że tam normalnie śmiga, gruzuje to i jakoś tak fajnie, nie? Nie wiem, jak tutaj zakręt teraz wygląda, ten autometry wszędzie. Nie, tutaj nie będę na razie boka robił. Ale się szkoda, bo wiesz, nie czułem tego teraz zakrętu, bo nie wiedziałem w ogóle, jak on wygląda. Druga sprawa, że tu kiedyś było dużo szerzej, nie? I wtedy tutaj może było naprawdę fajnie się pobawić gruzikiem. Ale lecimy tam na rondo i tam sobie boka strzelę. A tam rondo jakie? No, nie wiem, czy też, właśnie tak w miarę równo powinno być. Tego się nie zapomina. Nie. Tego nie akurat. Pływać się zapomniałem, nie umiem już pływać. A mówił, że pływania się nie da oduczyć. A jednak ten, latanie bokiem jakoś zostało mi to we krwi. Dwóje u mnie normalnie podnosiła, trójkę gdzieś tam nawet targałem, ale już szkoda mi było tego auta, więc dwój głównie latałem. Dobra, tutaj myślę, że mogę, nie? No, teraz jeszcze sprawdźmy, czy w miarę równo jest. No tu tak wąsko w miarę zrobię to. Normalnie. Jedyne, trzeba się wybrać albo na pomnik. No, na pomnik bym chciał z wami polecieć. Właśnie na asfalcie jest fajnie, bo wtedy czujesz ten pisk, to impet taki, że cię wciska. Fajnie jest, nie? Na żwirze to tak po prostu bawisz się tym normalnie, jakbyś, nie wiem, na miotle latałbym, porównałem to teraz, nie? No, a właśnie na asfalcie jednak czuć to. Tutaj mogę jeszcze lekko dać, co? Teraz opony, śmietniki, to ona mi ten, normalnie na suchym z dwóch z gazu stała dzisiaj. To? Leśka. Ryzyki tak już damy. No w sumie tak, i on już zakurzył. No tak. No dobra. Lekkie kółeczko zrobię. Jedno można. No. Nie więcej, nie? Góra 3. Wiatraki masz tutaj, żeby jeszcze jak coś dodatkowo chłodzenie było? Jeszcze nie mam zrobionych. Aha. Ja u siebie też nie zrobiłem, nie zdążyłem. Miałem ogólnie tam jeszcze chłodnicę od diesla wrzuconą. O, no. Tak więc jakby... Kurde, ogólnie miałem problem z tym układem, bo czasami mi węże spadały, nie? No. Więc trochę przypał, chciałem właśnie wrzucić też drugi wiatrak, ale nie zdążyłem. I w ogóle chciałem zmienić tą chłodnicę, bo wydawało mi się, że może być coś z nią nie tak, nie? Ale w sumie ja też nie żałowałem tej BMW, ja tam kurde człowieku, tyle opon ją spaliłem. Jak ja jeździłem po wulkanizatorach, nie? I my tam się macie jakieś śmiecie do upalania, bo mi tylko do gruza potrzebne, nie? I ludzie za darmo oddawali. No to my tak właśnie robimy. Też tak robicie. No, ja to na miejscu takiego wulkanizatora jeszcze mi się wycwanił i chociaż kurwa parę dyszek skasował, nie? Nie wytalał, oni i tak w sumie na tym zarabiają. Za utylizację taką dychę od opony płatu. Może być, w sumie to nie wiem, nie orientuję się, ale... Ale właśnie tak ogarniałem sobie oponki, co nie? Miałem taką stertę opon i tylko kurde co chwila trzeba było jechać i zmieniać. Ze mnie to już kurde się śmiali, bo i w motorze i w gruzie, nie? Dowoziłem tylko te koła zmieniali mi ciągle taki jeden wulkanizator. Kurczę, obudziłeś znowu we mnie tą żyłkę takiego driftera małego. Taki miśka stunter drifter, motherfucker, nie? No i tak ma być. A widzisz? Kurz poleciał tam. Ja już ten, bo ja wiesz co zrobiłem? Wziąłem pod uwagę wiatr. O taką zrobiłem, ślinka, cyk i paluszek, nie? Tyszka! Ja sprawdziłem, jak wiatr wieje i wszystko tam poszło. Teraz to będzie dopiero, teraz palenie gumy furami. 1.6 BMW E36. Dawaj, majster!
nie da rady, dała radę. O! Dał fefru. Musi z zimu weczki. Pa, wraca, wraca. Gumsko musi być palone. Ty, podnosi normalnie. Leci, pa! Oni się dwoma zaprzą, jeden no tak. Jeden wyścigu drugiego i oto! Ej, to nie jest głupi pomysł! A zaprzecie się czołowo E46 versus E36 i jaranie laka? Tylko nie wiem, czy on cię nie przepnie. Nie wiem, czy on nie chciał poczekać z wami latem, kurwa. No wiem, ale tak wpadliśmy na taki pomysł, nie? Jara laka jak trzeba, pa, suchy, rozgrzany asfalt. Siema! A nie musisz go przepychać, możesz hamulec wcisnąć. Tak, to jedziecie na wsi, tak się żyje tej wsi. Ej, wiecie, hamulcami się będziecie podpierać, żeby się nie przepychać. Będą się kurde. Jakby zginę, to oni by ze sprzęgła strzelili we dwójkę i pomyśl. Oświadczenie iść drukować. Za co? Za szkodę, kurde. Dobrze! Wracaj na drogę, wariacie! Ale wybuchła, tylko w powietrzu widziałem. Ja dostałem kawałki, ja kurwa, też spierdoliłem. Opona wybuchła. Ajajaj. Też druty, ty. Też druty. Pana opony tam. Dobrze jest, to jest stąd. No ej, uważaj, bo naprawdę druty masz, żebyś zaraz tego. Żeby ci nie wybuchła w trakcie drogi. O! Uważaj! O, jaki drift, kurde! Kurwa, no i na mówimy, ej! Ona powietrze trzyma jeszcze normalnie, to tylko płat odleciał. Kurwa, tym to ja rączył te chwilę mogę, jak druty. Ale iskry! Łooo! Strzał! O kurna, ty! Fajnie, ciekawe ile ciśnienia miał nabite! Dawaj drugą! Dawaj drugą stronę, ona też zaraz wybuchnie. Normalnie. O, zderzak poleciał, ty! Słabo, ale od razu wybuchła. Dawaj, no. Teraz drugi wyleciał. Ale świry wy jesteście, kurwa! Świry, no. Jury dobrze mówi, tu musi być miotła na stanie od razu. Tego szru, szru. Na szufelkę i elo. Kurwa, fefelki sygno. A klapka czyjaś? Szukaj. O, do widzę zderzaka wypadł. Trzymaj. No tyle mięsa zmarnowało, gdzie odpadło. No, tyle jeszcze palenia gumy. Wiesz co, ja tak samo miałem w motorze wczoraj. Że taki płat opony mi po prostu odleciał, jeszcze miałem sporo bieżnika, nie? I weź jeździ na jednym kole, jak może wybuchnąć, nie? Ale będzie się z kompatą mojego zjęliśmy koła. Na białym. Mhm. Czy wieku, mi ona wyjebała, ja jeszcze z 5 minut na felce latałem.
Mam filmik. Mam filmik, kurwa. Stare, to nie machają, kurwa, ja napierdalam. Wiesz, bo to tak jest, że jak się wkręci to na banie, to już nie możesz przestać, nie? Jak wiesz, drogą od razu wypierdali. No. A my czego wiesz, że na to mi się nie stę, no to nie zjeżdżam, kurwa, tam dają pana zajebista z prawej brzegu. Kółka trzeba kręcić dwie strony, wiesz, nie? O, moje rękawiczki do stuntu. Podniósł ręką samochód, stracił koło, ten dupu dociśnie. Oj, do ciebie tak chwilę. Pierdolę, spadłem mi opór. Za ciężko? No co ty? Łapię trochę. Do domu, za o. No dobra, gumę popalili. I już teraz, kurczę, po lasach zmieniamy kółka. Dzisiaj w terenie, tak, o, dzisiaj w terenie. Jak wam się podobało, to łapa w górę, subkomentarz, bijajcie na Instagrama oraz na sklep, strzeleczkę, trzymajcie się, elo.